Cześć, z tej strony Marcin. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję myszki Canon Tyrant, czyli ten droższy, bardziej zaawansowany model. Zobaczycie dokładnie dzisiaj wszystko. Wygląd myszki, funkcje, zalety, wady, oprogramowanie i testy syntetyczne oraz praktyczne. Ceny myszki sprawdzicie w opisie filmu, a teraz zapraszam Was już na recenzję. Przed nami gryzoń od firmy Canon, Canon Tyrant o oznaczeniu CND SGM7G. Dość skomplikowany numerek, ale warto też zapamiętać nazwę. Pamiętajcie, że ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. No więc co do myszki. Jest to myszka średniego rozmiaru, nawet bym powiedział, że dość duża. Nadaje się świetnie dla osób o dużych dłoniach między innymi też i posiada taki dość symetryczny, regularny kształt. Dlatego osoby grające lewą ręką też skorzystają z tej myszki. Jeśli chodzi o parametry, mamy tutaj sensor optyczny. Mamy cztery wartości DPI. Jest to 400, 800, 1600 i 3200. Jak to wypada w praktyce, zobaczycie w części praktycznej testu. Sensor optyczny. Mamy przyspieszenie 30G oraz chociażby podświetlenie. Co do przewodu, to zobaczcie, ma 1,5 metra. Mamy tutaj filtr, mamy oplot, więc fajnie, jest to zabezpieczone solidnie. Mamy też pozłacany wtyk USB, dlatego ta część jest naprawdę ok. Co do samej myszki, mamy gumowane tworzywo, dzięki czemu myszka i ładnie wygląda i też jest dość dobry chwyt. Po prostu palce się przyczepiają troszeczkę do tej myszki. Mamy rolkę dość szeroką, która chodzi jak dla mnie troszkę zbyt luźno. Działa jako przycisk. Tutaj mamy także przycisk do zmiany rozdzielczości. Myszka jest podświetlana, zobaczcie to za chwilkę. Natomiast zobaczcie jeszcze dwa przyciski boczne, które działają naprawdę bardzo dobrze. Trzeba je wcisnąć tak solidnie i czujemy dobrą reakcję przycisku. Nie trzeba też mocno kciuka odrywać, żeby z nich skorzystać. Więc to jest ok. Myszka, jako że nie jest zbyt wysoka, dobra i do pełnego chwytu palm gripu, dobra też do claw gripu oraz do fingertipa też się nada. Co mamy od spodu? Sensor laserowy oraz trzy ślizgacze. Tutaj przedni i dwa z tyłu. Jakość ich jest całkiem dobra, po podkładkach ta myszka przesuwa się bez oporu. Natomiast zobaczmy jeszcze, jaką ma wagę. Dobrze, 102 gramy, więc myszka z takich raczej lżejszych, nie jest to żaden ciężki gryzoń. No i ogólnie pod względem wykonania i jakości tych tworzyw jest naprawdę nieźle. Co do wygody, powiem Wam, że jak do tej myszki się przyzwyczaiłem, to była naprawdę bardzo wygodna. Ale dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o podstawowe cechy, prezentację materiałów i wyglądu samej myszki. Teraz bierzemy się już za konkretne testy. Oglądajcie dalej. No i jeszcze jedna rzecz, mianowicie podświetlenie tej myszki. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy na czerwono podświetloną rolkę, dwa elementy tutaj, element tu, to nam pulsuje wszystko, a od spodu blat oświetla czerwony sensor optyczny. Mamy jeszcze takie elementy tu. O, zobaczcie właśnie. I całość, powiem Wam, że wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Prawda, jak gramy po ciemku, efekt jest po prostu świetny. Tak, moi drodzy, wygląda panel sterowania tej właśnie myszki, czyli Canon Tyrant. Po kolei home base, mamy tutaj wszelkie cechy myszki, chociażby podany w końcu sensor PixArt 3305. Ale jest to taki dość przeciętny sensor optyczny, ale zobaczycie w testach, jak to wyszło. Mainframe, mamy tutaj 5 profili. Możemy sobie ustawiać czułość osi, między innymi prędkość scrolla dwukliku, ustawienia przycisków, czyli możemy sobie wybrać tutaj spośród wielu funkcji, możemy też makra sobie ponagrywać, troszkę tego jest, wygląda to fajnie. Mamy częstotliwości próbkowania 125, 500 i 1000 Hz oraz 4 DPI zaprogramowane na sztywno 400, 800, 1600 i 3200. Ustawienia podświetlenia już, powiedzmy, bardziej zaawansowane, ponieważ włączone, wyłączone, intensywność wysoka, średnia, niska oraz pulsowanie wyłączone, powoli, średnio, szybko. Tak więc zawsze jakieś tutaj mamy te opcje. Jest też sekcja support updates,
dostępna, ponieważ prawdopodobnie jest tutaj najnowsze oprogramowanie. Ok, pora teraz na testy syntetyczne. Na początek programik do sprawdzania częstotliwości próbkowania. W tej chwili mamy 500 Hz. Ok, przestawiamy na 125, apply. Jest 125 i trzecia wartość 1000 Hz. Przestawiamy. Dobrze. I ponownie sprawdzamy. Więc pod tym względem wszystko się zgadza. Nie ma żadnych tutaj ze strony producenta przekłamań. Następna rzecz to DPI nasze. Zaczniemy sobie od najniższego i najniższego próbkowania. Apply i bierzemy program VMouse Benchmark. 400 interpolacja 2.1, czy taka często spotykana. 800 również. 1600 jest ok. I 3200. No tu już mamy spadek, ponieważ ta interpolacja jest większa, dlatego przy tej najwyższej rozdzielczości nasza myszka może tracić już swoją precyzję. Sprawdzimy teraz na 500 Hz. Dobrze, 800. Przepraszam, 400. Przed chwilą było, teraz było 800. 1600. I 3200. Również taka sama interpolacja. Jestem ciekaw, czy przy 1000 Hz będzie jakaś różnica. Czy będzie to samo. Dobra, włączamy 1000 Hz. Jest. I sprawdzamy. 400 bez zmian. 800 bez zmian. 1600 bez zmian. I 3200. Czyli wnioski. Rozdzielczość 3200 jest interpolowana, sztucznie powielana. Przez to znika nam, maleje precyzja wskaźnika. Nie polecam tej najwyższej. I przed nami testy w Paincie. Zaczynamy od 400. Gruba kreska. Jest ok. Dobrze. Ruch poprawny, nie gubi nam żadnych pikseli. 800 jest ok. Przełączamy na 1600. I powiem Wam tak, jeśli w tej chwili już przy 125 Hz jest tak dokładnie, to przy wyższych powinno być też bardzo dobrze. Dlatego jestem dobrej myśli. Ok, i zobaczymy, co nam pokaże to 3200. Czy będą jakieś widoczne braki w sensorze dokładności? Jak na razie żadnych anomalii tutaj nie widać, chociaż ten kursor prowadzi się już nieco bardziej ciężko. Dobra. Przerzucamy się na próbkowanie 500 Hz. I teraz już polecimy tak zbiorczo. Czterysetka. Osiemsetka. 1600. 3200. No powiem Wam, że o dziwo wszystko w jak najlepszym porządku. I ponownie 400. 800. 1600, 3200. Nawet przy tym najwyższym brak niepokojących zjawisk. Zobaczymy jeszcze szybkie ruchy. No, widzimy, że na pętlach robią nam się już takie dość mocne tutaj. Zobaczcie, jak rysuję. Widzicie dokładnie, że robią się postrzepione te linie. Więc widać po prostu ten spadek precyzji. No, przy 1600 jest lepiej, natomiast przy 3200 już jest ten spadek. No dobrze. I ostatnia wartość, czyli 1000 Hz, preferowana przez większość graczy amatorów, że tak powiem, ponieważ profesjonaliści często wolą 500. Sprawdzamy i ponownie 400, 800. Powiem Wam, że ponownie moją ulubioną rozdzielczością jest 800, 400 jak dla mnie zbyt małe przyspieszenie. No i co do tego 3200, w szybkich ruchach już nam skacze mocno kursor, więc to widać. Sprawdzimy jeszcze na pętlach.
400 przy 1000, 800, 1600 jeszcze jest precyzja i 3200 przy 1000 Hz. No już widzicie, że jest gorzej. Tak więc tej rozdzielczości najwyższej 3200 interpolowanej po prostu nie polecam Wam do grania, do używania. Możecie po prostu odpuścić. Trzy poprzednie, czyli 400, 800, 1600 są jak najbardziej w porządku. No dobrze, recenzja i testy za nami. Jakby je podsumować, powiem Wam, że ogólnie myszka ciekawa, ponieważ uniwersalna, dość wygodna, fajnie wykonana, podświetlana, z dość precyzyjnym sensorem optycznym, poza wyższymi DPI oczywiście, posiadająca w miarę logicznie skonstruowany panel oprogramowania,
możemy tam kilka rzeczy sobie poprzestawiać, tak więc jest ok. Natomiast myszka w tym pułapie cenowym, w tym przedziale na pewno mająca na rynku bardzo dużą konkurencję, więc tak naprawdę niczym szczególnym się ona nie wyróżnia. Jest to po prostu ciekawy, dość dobrze wykonany, dość dobrze działający gryzoń w średniej cenie, natomiast z konkurencją na rynku. Jeśli Wam się spodobała, ceny sprawdzicie w opisie filmu, tej myszki i innych. Natomiast jeśli film Wam się spodobał, zasubskrybujcie kanał, polećcie znajomym. Ja na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!